Hej ludzie, witam was w moim nowym Zagrajmy w Władce Pierścieni Powrót Króla. Zaczynamy grę od wyboru języka. Jak się nie ma żadnych save'ów na kompie, zaczyna się pierwszy raz grę, to gra zaczyna się filmikiem, a potem raz wala nas w akcję. Żadnego menu. A teraz pozwolicie mi, uciszę się, bo filmik. A na filmiku początkowym gadać nie będę. No, jeszcze reklamy. Experience THX Certificate Game. Okej. Władca Pierścieni to jest gra akcji. Akcja, przygoda. Z tego co patrzyłem na jakiejś tam stronie. Dla mnie to po prostu bijatyka w świecie Władcy Pierścieni. Są sławne sceny jak bitwa o Helmowy Jar, albo mniej sławne jak... A zobaczycie. Film. Okej, okay. Widzicie, od razu akcja. Fajne w tej grze jest to właśnie, że momentami jest filmik i nagle przychodzi ci w grafikę gry. Fajne to z momentami. Okej, okay, ściszę głos, bo to pewnie będzie sama nawalanka. Na tą misję... Mówię od razu wam, że w tej misji nie da się zginąć, a warto jak najszybciej tłuc, bo wrogowie się kończą. I na początku można tylko raz podchodzić do każdej misji. Jak się przejdzie grę, to już można... Jaką się chce postacią, na jaki się chce ten, planszę. Ściszę, to cholera. Trudno mi się skupić jak tak. Dobra, chyba coś słychać. A więc tak, mamy zwykły atak, szybki, to co właśnie teraz widzicie. Ciach, 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 ciach. Mamy dobijający atak, to właśnie tak wygląda. Atak ognisty, tak zwany, nie wiem czemu. On rozwala tarczę. Jak będzie zaraz wróg starczył, to wam pokażę. Bardzo za to przydatnym
Atakiem jest atak na odległość. U Nadalfa to właśnie wygląda to, że miota spele. Przycisk Q, tak go sobie ustawiłem, jest unikanie ciosów. Przepraszam, odbijanie, kontra. I w przypadku, gdy się nie ma HP, to trzeba wręcz używać. Pana gra na dwie osoby, właśnie gra jest na dwie osoby, co jest bardzo fajne. Jak się gra na dwie osoby, to pamiętam, jak kolega musiał się co chwila bronić i ja musiałem go ratować. Bo go te tłukły. Od razu wam mówię, tutaj jest naprawdę warto na ekspić. Iść jak najpóźniej, tam na drabinę. Bo później można mieć trochę przesrane, jak się nie ma jakiegoś skilla. Choć skille... Oprócz skilli takich kombosowych, że nie wiem, lewy, prawy przycisk, to ci... O, dostałem. To walisz kombosa, to masz jeszcze skille typu, że dodaje ci HP, skille typu, że masz mocniejszy strzał na dystans. Takie te sprawy. Chyba za więcej już nie ma. Ja osobiście najbardziej lubię orkową zgubę. To jest chyba prawy, lewy. Ponieważ jest prosty w użyciu i bardzo dużo damage zadaje. Ucz się tego skilla już na pierwszym levelu, zdaje się. Już to osiągnąłem. Za niedługo drugi nawet. Au, obrywam. Właśnie, zademonstruję wam kontrę u Gandalfa. To. Nieważne, pod jakim kątem atakujecie wróg i tak się obronisz. Widzieliście to? Laskę nagle za siebie rzucił. Gra jest na tyle dobra, że daje ci HP, kiedy masz mało. Dobra. Kurczę, co jest ze mną? Przy okazji, Gandalf to jest chyba najlepsza postać ze wszystkich, jakie będą. Gra się dzieli na drogę maga, drogę hobbita i drogę bohaterów. W drodze hobbita zawsze grasz Samuelem, w drodze maga, no zgadnijcie kim, a w drodze bohatera Aragornem, Legolasem bądź Gimlim. Możecie sobie zgadywać, kim będę grał. Ja wiem i to bardzo dobrze, kim będę grał. I nie zmieni mi nic z tego zdania. Zawsze nim gram nawet w potyczce wieloosobowej. Okej, idziemy dalej. Pierwsza misja, jak widać, to jest obrona Helmowego Jaru. O! Klik. Dobra, się. Okej. Tutaj mamy rozwalić groble. By to zrobić, musimy użyć takiej ogromnej kuszy. Nie możemy czekać do Aragorna. Boom, dead. Właśnie, jak się dosyć długo przytrzyma klawisz ładowania strzału, to wtedy można rozwalić tarczę wrogowi. Enter. Chwila, nie mówimy jeszcze wszystkiej całej klawiszologii. Specjalne to jest skill, który nam się używa. O cholera. Zademonstruję, każda postać ma innego. Ten specjalny. Na dwójce. Działanie to jest używanie niektórych rzeczy. Odskok, no to odskakujemy, zaraz zademonstruję. Parada to jest odbijanie. Zabójcie cios to dobijanie wrogów. Walka wręcz. Używam tylko w jednej misji walki wręcz. Albo dwóch, to w tym momencie. To jest odskok. A specja... Wow, jaki fajny specjal. Wow, to ich rani, jak fajno. Spójrzcie teraz na dole po lewej. Macie tam takie kółeczko odliczające się. To jest właśnie specjal. O, Gimli, hejo. Nie wiedziałem, że tu Gimli jest. No cóż. Właśnie, trzeba odpalić coś takiego, żeby groble ten. Jak się nie pośpieszymy, to... Nie, nie przegrywamy. Lecz ktoś inny odpala tą groblę. Ewa odpala... Kuszę? Co to jest? Jak to się nazywa? Katapult... Nie. Balista, o, balista. Hirosy gram, a nie pamiętam takich nazw. Właśnie, to co tutaj widzicie, to z właśnie enterem mogę odpalić.
Dzida. Dzido można wszystko na hita zabić, nawet trolla. To jest takie komiczne. Okej. O, nie zabiłem go. Tarczę miał. Kosmos, ziom. Jo, łap. Jo, ziomal. Dobra.